Siema! Słuchajcie, to jest pierwszy odcinku z Toy Fighters. Tak, słuchajcie, Toy Fighters w końcu po paru miesiącach bycia betą, gdzie trzeba było płacić bobuksy, żeby zagrać, w końcu wyszło, tak, w końcu mamy oficjalną grę i zobaczymy sobie dzisiaj, jak to wszystko wygląda, czy opłaca się grać i czy będzie jakiś mega hypik na ten typ, bo słuchajcie, mega długo była beta, mało osób grało, bo mało osób chciało wdać bobuksy, żeby móc grać. Ja wydałem, były lagi, były problemy, ale w końcu gra wystartowała, także sobie dzisiaj to przetestujemy i zobaczymy, czy warto, słuchajcie, czy warto. Mamy nasze pety z bety, także zobaczymy, czy dosyć szybko sprogresujemy. Słuchajcie, a sam starcie, pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, sobie gledzimy tutaj do 300 kasobów. Fajnie, jakby z tej usłona mordowa, bardzo byście, że dodatkowo przypominam, codziennie streamuję na Twitchu, Twitch.tv, macie link w opisie. No i jeszcze, słuchajcie, kanał Puzzleik Minecraft, Karolka, tam macie odcinki z Minecrafta. Słuchajcie, idziemy sobie teraz i zobaczmy pierwszą, najważniejszą rzecz, według mnie, to czy są lagi. Halo, czy są lagi, czy już nie ma lagów? Nie ma lagów, słuchajcie, w końcu możemy zagrać normalnie w ten trybik. Słuchajcie, mamy jakąś tutaj księgę. Co my tu mamy? Blueberry? Lava Stone? Co to w ogóle jest? To jest zawsze Indieon, jak robi gry. Pamiętajcie, to jest typ twórcy YouTube Simulator, czyli dosyć popularnego typu kiedyś. Słuchajcie, jak Indieon tworzył grę zawsze, to ta gra była powalona fest. I właśnie znowu jest powalona fest, słuchajcie. Czy pojawi się ta skrzynka jeszcze raz? Bo bym chciał jeszcze tutaj poklepać z tą kolegą. Wiem, że ci przeszkadzam bardzo, ale bym chciał ci pomóc, wiesz? Tak o, dobra, pomogę ci. Dobra, niech one tam klepią. Ile kosztuje to jajo? 6,5 miliona, żeby przyjść na kolejny jakby etap. Dobra, to chyba wolę zrobić inaczej trochę. Czyli rozwalić sobie to. Okej. Okay. Jak szybko my to nawalamy, co jest? Czemu to tak szybko schodzi? Chyba ten ziomek ma jakieś OPPety. Uwaga. Myk. Dobra, ile dostajemy? Ej, dostaliśmy bardzo dużo, prawie milion. Dobra, musimy sobie wymienić pety w takim razie. Co my tutaj mamy? Ile ty kosztujesz? Milion za jednego peta. Mamy lag odpalony, no bo słuchajcie, mieliśmy tutaj trochę game pasików. Tutaj mamy teleport. Gdzie są tutaj w ogóle game pasy? Halo? Gdzie są tutaj game pasy? Nawet nie mam pojęcia, ale dobra, kupmy sobie nowego peta. Bium. Okej, chyba mamy rzadkiego. Chyba mamy rzadkiego. Halo? Toys? Equip Best. No i mamy 971 tysięcy, słuchajcie, pet. Fajnie, fajnie, bardzo mi się to podoba. Mieczyków nie będziemy na razie kupować. Back, dobra. Możemy sobie jeszcze jednego peta kupić w takim razie. Halo, myk, jeszcze jeden za milion. No i dostaliśmy chyba kupsko najgorsze. Nie, 9%. Zobaczmy, czy w takim razie ta postać będzie okej. Okay. Chyba... O, jest, tak, jest okej, okay, dobra. W takim razie mamy dwie postaci wymienione i możemy lecieć sobie dalej. Tutaj co jest? Tutaj słucha gemy jakieś do zdobycia czy coś. Zobaczmy sobie nawet. Halo? A nie, tutaj to jest to samo, tylko że po prostu ma więcej HP. I możemy więcej tego zdobywać. Spoko. W takim razie sobie to rozwalmy i spróbujmy troszeczkę chociaż z farmić, słuchajcie. Bo mamy tutaj magnes, więc możemy to łapać z odległości. Także nie musimy się przejmować. Wystarczy wyjąć magnes i na chilku tutaj wszystko łapiemy. Szczerze cieszę się bardzo, że ten typ wyszedł. Jeżeli chcecie serijkę, bo ten typ jest naprawdę pięknie zrobiony, słuchajcie, to zostawcie żołapek. Stać mnie na Lifeguard Ega, czyli mogę sobie wymienić peciszka. Tutaj mieliśmy fuzowanie petów, także to też trzeba będzie zrobić, jeżeli nam trochę ich dropnie. Kompletnie nie pamiętam tych craftingów, kompletnie nie wiem, co tutaj się zmieniło. Myślę, że bardzo dużo się zmieniło, patrząc na to, że na przykład są 3 dodatkowe mapy. To na pewno troszeczkę się zmieniło. Chciałem odblokować dzisiaj nową mapę. Zobaczymy, czy się uda. Na razie chcę też wymienić peciszki. Na razie idzie elegancko, szczerze. Na razie idzie elegancko. Aquatic Ega nas stać, czyli nas stać na nowe miecze. No, nowe miecze. Więc sobie możemy to też zrobić, bo nasze aktualnie mają 80 tysięcy i są takie średnie. A ten myślę, że będzie całkiem w porze. Zobaczymy, ile dostajemy za rozwalenie tego. No trochę to rozwalamy, ale... Czy się opłacało? No oczywiście, że się opłacało. 2 miliony kasy mamy. Otwórzmy sobie w takim razie jeden z mieczami i dostaliśmy jakąś włócznię. Halo, pokaż tą włócznię. Mordo. Mordo, pokaż tą włócznię. 400 tysięcy, no właśnie o tym mówiłem, że chyba warto będzie troszeczkę... Aha, bo muszę tutaj deep kliknąć zamiast wyjścia. Dobra, dobra, dobra. Rozwalajmy w takim razie jeszcze raz. Musimy sobie... Ile tych mieczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć czy sześć? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dobra, sześć. 6 mieczy, czyli dopiero udało nam się jeden. Dobra, to możemy jeszcze raz tutaj... Uwaga, drugi miecz to będzie... Myk! Dostaliśmy jakąś tylko różkę. Czy to jest słabe? To jest najgorszy, jaki mógł wypaść. To trochę pech. Trochę pech, ale no nie ma co się przejmować. Rozwalamy sobie znowu i myślę, że nafarmimy znowu, słuchajcie. Ej, mega się jaram w sumie, bo już bym powiedział, że ten tryb jest zapomniany. A jednak nie, jednak wyszedł.
dopiero co chyba wyszedł, bo widzę, że mało osób jest. Jak na grę Indie Una, 1000 osób aktualnie jest w trybie. To jak myślę, że jak na grę Indie Una... Tak, wczoraj wyszedł, wczoraj właśnie czytam, że wczoraj wyszedł. Także no, jak na grę Indie Una to jest dosyć mało, ale to dlatego, że gra dopiero wyszła, słuchajcie, ona była płatna, za Robuxy, plus nie działała zbyt dobrze, więc wiecie, więc przydałoby się tutaj troszeczkę nadrobić. Myślę, że jest dużo do nadrobienia, nawet bardzo dużo, bo dużo rzeczy zostało dodanych. Gra jest piękna, naprawdę, gra jest pięknie zrobiona, ale Indie Una umie bardzo dbać o gierki, bardzo i to bardzo umie dbać o gierki. Dobra, mamy jeszcze... Myk? Co to jest? A, słabe. No niestety. Niestety czasami słabe rzeczy lecą, ale mamy nowe itemki w takim razie jeszcze raz. Dwa, trzy bym jeszcze musiał zdobyć. Także no, przydałoby się, przydało. Nie, dwa musimy zdobyć. Dwa jeszcze takie itemki by się nam przydało zdobyć. Także lecimy tutaj, myk. Okej. Rozwalajmy to i farmy dalej. Farmy, bo trzeba to sfarmić potężnie. Chyba jeszcze raz tylko musimy rozwalić, żeby już mieć wszystkie miecze wymienione. Myślę, że to taki dobry początek po długiej przerwie, żeby to wszystko odrobić, słuchajcie, bo mega długo nie było odcinka z tego, no ale no nie dziwcie się, skoro gra cała lagowała, także no, no jest to powalone, bo jakby to powiedzieć, do trybu nie było mega długo, gra lagowała, nie dało się nic zrobić i nagle wystartowała i działa płynniutko, no kurde, słuchajcie, cieszę się strasznie, że działa płynnie. No bo to oznacza, że mamy nową serijkę, jeżeli chcecie. No Indie Una umie w gierki. YouTube Simulator pokazał, że Indie Una umie w gierki, także no w końcu możemy sobie w to zagrać, w końcu możemy stryhardować ten typ na maksa. Zobaczymy tylko czy... O dobra, Aquatica, jest. Siemano. Myk. No i kurde, najgorsze, ale pech. A mamy laka kupionego. No niestety. Dobra, zobaczmy teraz, ile tego wypadło. 1 200 000, okej. Okej, dobra, załóżmy nasz mieczyk, najgorszy oczywiście, niestety. Ale no, lepszy to niż nic. Dobra, został ostatni mieczyk sobie zdobądźmy. I myślę, że do nas start będzie całkiem w porzo. Halo? Wy klepiecie to? Klepiecie! Dobra, rozwalamy sobie, musimy na start, mówię, troszkę nadrobić. Myślę, że nadrobienie naszego eku będzie całkiem w porze. Fajnie byłoby troszeczkę tutaj stryhardować, przejść dalej w mapkach i zrobić jakieś openingi fajne. Dobra, uwaga, ostatni mieczol. Myk, dajcie najrzadszy. Ej, chyba jest rzadki, 15%. Dobra, jest gites, 15% już mi styka, już jest fajnie. Dobra, rozwalmy to w takim razie. Albo zróbmy sobie przerwę. Myk, Swords, 600 tysięcy ty masz. O, ja nie mogę, dobra. I w takim razie teraz, myślę, że tu będziesz troszeczkę więcej klepał. No, chyba troszeczkę więcej jest klepane, no, troszeczkę chyba więcej. Dobra, elegancko, to mi się podoba, słuchajcie, to mi się podoba, jak ta comeback w typ, mega dobry start mamy, naprawdę, mamy mega dobry start, po takiej przerwie mamy tak dobry start. No mówię, nie wiem, co dostaliśmy jeszcze, osoby, które kupiły dostęp wcześniej, miała być jakaś niespodzianka, ja jeszcze nic nie zauważyłem, może jestem ślepy, może nie, także no, dobra, wejdźmy tu, myk. Dzięki za free kaskę. 1 900 000, no bardzo szybko zdobywamy kaskę. Tutaj, no tutaj to już w ogóle mega szybko to zwalamy. No to jest opłacalne. To jest chyba bardziej nawet opłacalne niż to. Z tego względu, że słuchajcie, my zdobywamy tutaj jakby szybciej ten bonus za rozwalanie skrzynicy. A jakby rozwalamy skrzynię do końca i zdobywamy za to bonusik, który nam się przydaje. Także to jest, no mega spoko to jest. Dobra, rozwalmy sobie to do końca. Mówię, taki teścik trybu. Wszystko zależy od was, czy chcecie serijkę, czy nie. Rozwalmy i uwaga! Myk, dzięki za kolejny milion. Dobra, otwórzmy sobie dwie takie. Myk. Ej, dobra, rzadki! Dobra, daj jeszcze tego. Ej, dobra, nie, ja mam jakiegoś gigafarta. Akurat do petów mam gigafarta. Znaczy do zabawek, przepraszam. Załóżmy sobie tutaj 900 tysięcy, mamy 2 po 500. No kurde, słuchajcie, jest potężnie. Myślę, że jak na pierwszy odcinek od bardzo dawna poszło nam całkiem wyśmienicie, słuchajcie. Jeszcze sobie rozwalmy tą skrzynkę, albo niech ona w tle się rozwala. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, kalendarzyk, subik. No i widzimy się w kolejnym. Także, siemadu!